Igor Michaliszyn, Pogali RWC 5. No, dzisiaj generalnie mamy noc szybkich skończeń. Ty zaprezentowałeś się fanom w Amfiteatrze Mrągowskim przez pełen dystans. Zadowolony jesteś ze swojego występu, ze swojego pojedynku? Tak, witam wszystkich. Tak, jestem zadowolony. Wiedziałem, że Piotrek to jest mocny przeciwnik. Daliśmy fajną, trzyrundową bitkę. Myślę, że kibicom się podobało i o to też mi chodziło. W takim razie zdradź teraz już po walce, jaki był gameplan, no bo zwykle przewidujecie, że to może trwać 15 minut, no ale jak się nadarzy okazja, staracie się kończyć walki wcześniej, jak to miało wyglądać dzisiaj? Powiem wam tak, czym więcej trenuję, tym coraz mniejszy gameplan układam, tak? Wiadomo, jakieś założenia taktyczne mamy, ale wydaje mi się, że jestem z tych zawodników, który po prostu musi poczuć rywala i staram się na bieżąco słuchać narożnika i jakby zmieniać wszystko w trakcie walki. Bukmacherzy wystawili dość, no, ja bym powiedział, szalone kursy. Byłeś miażdżącym faworytem, na ciebie można było wygrać na złotówce 20 groszy, za to na Piotrku 4,20, aż około 4 zł, to jest miażdżąca przewaga, a w walce to tak nie wyglądało, jednak trochę cię zdrowia ta walka kosztowała. Jesteś zaskoczony, bo pewnie kursu wcześniej nie znałeś. Jestem zaskoczony, bo nie wiedziałem, że w ogóle można było obstawiać. Jakbym wiedział, może moi znajomi by coś postawili, nie wiem, nie patrzyłem, tak jak mówię, nie słyszałem. A co do twojego pytania, nie no, gdzieś wiedziałem, mocny rywal, tak, bił się też z Tomkiem Romanowskim, z którym ja się biłem, dał mocną bitkę, byłem nastawiony po prostu na trzyrundową wojnę, nie zaskoczyło mnie nic. W takim razie powiedz, co on pokazał takiego, czego się nie spodziewałeś, czy wszystko było przewidywalne w 100%? Nie no, wiadomo, przewidzieć nic, nie można przewidzieć, nie? Jak tu mówi Pudzian, klatka zweryfikuje, tak. Nastawiałem się, poza tym jego pseudonim jest Kliszko, tak, więc nastawiałem się na boks. Byłem nastawiony, że będzie miał mocniejsze zapasy, tak. Jakoś w miarę sprawnie mi to poszło, no ale to też na pewno to, że naprawdę mocno trenuję. W klubie mamy świetną ekipę i ten okres przygotowań naprawdę był mocny. Odwiedziłem dwa razy Ankos. Jak wiemy, Ankos słynie z mocnych zapasów, także myślę, że... I ciężkich treningów. Dokładnie, także myślę, że było to widać dzisiaj. W takim razie powiedz, co zamierzasz dalej robić ze swoją karierą, no bo no, mamy gorącą nadzieję, już nie zapraszajmy, odmroziło nam się to nasze MMA i tak jak nigdy tych Gal Summer Edition nie było, tak teraz żadnej nie trzeba tak nazwać, bo wszystkie się dzieją latem. Kiedy chciałbyś się wystąpić kolejny raz? Najpierw wakacje. Mówiłem już w klatce, że naprawdę ciężko pracowałem po mojej walce w lutym. Nie robiłem roztrenowania, pomagałem chłopakom, więc od lutego do teraz byłem cały czas w mocnym treningu. Czuję to, że naprawdę ciężko trenowałem, muszę sobie trochę odpocząć. Ja jestem też takim zawodnikiem, że nie wybiegam gdzieś w przyszłość. Cieszę się po prostu z każdej okazji do bicia. Nie wiem, tak też mi się wydaje, że widać to, że nie wybieram przeciwników. Tak? Dostaję propozycje. Rzadkość. No tak, taki mam po prostu styl i charakter. Taką sobie drogę obrałem, tak? Chcę po prostu się bić, dawać twarde, mocne walki. Taki mam pomysł na siebie i nie wiem, no zobaczymy, co trener z Kowalikiem wymyślą, tak? Ja chcę dychnąć i myślę, że pod koniec roku będę szukał jakiejś fajnej okazji do bitki. Można nazwać się spokojnie etatowym zawodnikiem Rocky Warriors Card, ale czy jak się nadarzy okazja albo propozycja z innej organizacji, to też ją rozważysz? No, oczywiście, że tak, jasne. Ja jestem otwarty, tak jak mówię, na mocne, twarde pojedynki etatowym. No, jak wiemy, jest to organizacja, w której Paweł Kowalik, tak, jakby dokłada swoją cegiełkę, więc dlatego tutaj walczę. Zobaczymy. O, na razie odpoczynek. Nie znamy kulisów castingów do pierwszej edycji, tylko jeden. To one wychodzą już po tej edycji. Czy był taki pomysł, żeby spróbować się właśnie w tym reality show, które no, no w tym wypadku, w którym się znaleźli zawodnicy, czyli walcząc w tej ciężkiej sytuacji na świecie, akurat na tym nie zyskają, nie zyskali najwięcej w pierwszej linii, czekają na swoje debiuty, ale czy był pomysł, żeby wziąć tam udział? Pomysł był, byłem na castingu. W sumie nie wiem, czy to mogę zdradzać, ale nikt nie mówił, że nie. Nie spodobałem się Polsatowi, po prostu ze względu na swój, za spokojny styl bycia, tak? Ja nie wykrzykuję, po prostu wchodzę, robię robotę, chcę kupować publiczność i widowiskowo po prostu sportowymi umiejętnościami. Nie bawię się w show, chcę dawać naprawdę twarde bitki i na tym mi zależy, więc tak, był pomysł, nie wzięli mnie, nie płakałem z tego powodu. Tyle, będziemy czekać na inne okazje, tak? No to jedna rzecz mi się tutaj, powiem ci szczerze, nie zgadza, no bo oglądałeś z pewnością tylko jeden, no i nie można powiedzieć wszystko o tej ekipie, ale nie to, że wchodzili w ostre wymiany, w trash talk i były tam awantury, wręcz przeciwnie, szacunek, sport, no jakby to, o czym ty mówisz, to tam właśnie oglądali, więc coś tutaj nie gra. No nie wiem, chyba pani psycholog się nie spodobałem po prostu, no nie wiem, nie wiem, o co chodziło, jakby
nie zaprzątałem sobie tym głowy, ale jedno co mnie cieszy to znam się z Tomkiem Romanowskim, jak wiadomo biliśmy się, Tomek wygrał ten program, ja kiedyś wygrałem z Tomkiem Romanowskim, więc jakby cieszy mnie ten fakt, tak. No w takim razie dziękujemy za wywiad, gratulujemy zwycięstwa i czekamy na powrót. Dziękuję. Chciałem podziękować wszystkim kibicom, osobom, które mnie wspierają, rodzinie i całemu mojemu miastu Dąbrowa Górnicza, bo naprawdę ostatnio fajnie pomogli zorganizować galę. Mam nadzieję, że jeszcze powtórzą się te edycje i naprawdę mocno mi pomagają. Dzięki jeszcze raz. Dzięki wielkie. Pozdrawiam.